Witamy w przeglądzie i to nowego portalu termomodernizacja.pl, którego redaktora naczelnego tutaj gościmy, Jarosław Guzal. Dzisiaj w temacie termomodernizacji, co robimy, co powinniśmy robić, a czego na pewno nie zrobimy. Nie wykonamy tyle termomodernizacji, ile planujemy. Dodatkowo ważna zmiana w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków. Już tak łatwo świadectw nie kupicie przez internet oraz kilka ważnych tematów poruszanych w portalu. Przypomnę, termomodernizacja.pl. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy rozmowę od termomodernizacji. Pewnie skupimy się najwięcej o termomodernizacjach domów jednorodzinnych. Porozmawiamy za chwilę o tym, co powinniśmy zrobić, ale wszystko zaczyna się od pieniędzy, a skoro pieniądze, to KPO, Krajowy Plan Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy bardzo precyzyjnie nakreśla nam plan termomodernizacji domów w Polsce. Krajowy Plan Odbudowy zakłada finansowanie tych inwestycji. I Krajowy Plan Odbudowy jest dla nas tu taką szansą dla rynku budowlanego, że te termomodernizacje zaczną być podejmowane w większej skali i będą dotyczyły znacznie większej ilości ludzi w Polsce. A dla wszystkich użytkowników to do końca nie KPO, tylko pieniądze z KPO, które nas interesują. Nie jesteśmy pewni do końca, czy dostaniemy, ale gdzieś się zarysował również plan w liczbach. Tak, aby zaakceptować KPO, musieliśmy przedłożyć Unii Europejskiej długoterminową strategię renowacji budynków. Jest to dokument, który w Polsce powstawał wiele, wiele lat. Musieliśmy go przedłożyć komisji znacznie wcześniej. Udało się całkiem niedawno i to też po dużych bólach. Ten plan, długoterminowa strategia renowacji budynków zakłada określone tempo, w jakim będziemy musieli modernizować budynki do roku 2050. Jakieś liczby? Dokładnie, jest to wszystko zaplanowane. Już w tej dekadzie, w dekadzie 2030, zaplanowano termomodernizację 236 tysięcy budynków rocznie. To oznacza 20 tysięcy miesięcznie. Nieźle, sporo. Nieźle, to jest po prostu nie do wykonania. Porozmawiamy o tym za chwileczkę, ale zacznijmy od początku, dlaczego termomodernizacja, bo chyba odstajemy na tle Europy szeroko, bo ja tutaj mam na myśli Europy Zachodniej, Unii Europejskiej. Odstajemy. Wydaje mi się, że musimy tutaj bardzo dużo zrobić. Zacznijmy od tego, że głównym problemem, jeśli chodzi o termomodernizację, to jest w Polsce budownictwo jednorodzinne. Popatrzmy może na liczbę. Dokładnie. W Polsce mamy ponad 14 milionów budynków. 39%, prawie 40% tych budynków to jest budownictwo jednorodzinne. No blisko 6 milionów. Dokładnie tak. Następne mamy jakieś budynki produkcyjne, budynki wielorodzinne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziś głównym problemem w kontekście chociażby nawet walki ze smogiem, w kontekście ocieplenia zasobów budowlanych, to są właśnie budynki jednorodzinne. Tu jest skala problemu i z tym musimy się zmierzyć. No i popatrzmy, te niepokoją te porównania źródło KPO. Polska na tle 15 unijnej. Mamy, co my tu widzimy na tym wykresie? No, Krajowa Agencja Przemysłowa Energii pokusiła się tutaj o analizę, gdzie zużywamy najwięcej energii na tle krajów, chociażby Unii Europejskiej. No, widać bardzo wyraźnie, że w Polsce za dużo tej energii zużywamy na ogrzewanie i wentylację. Czyli 72% Polska, Unia Europejska 57%, czyli mamy spory udział. Jest to ogromny potencjał. Powiedzieliśmy wcześniej, że budynki jednorodzinne to ponad 5 milionów budynków. Dziś szacuje się, że 3/4 tych budynków już dziś wymaga termomodernizacji. Czyli w Polsce, tak jak kiedyś jeszcze pamiętam, mówił jeszcze były prezes Woźny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że mamy spory dług technologiczny. Gdzieś mamy to zacofanie technologiczne budynków. Mamy. Nasze budynki są stare i nieprzystosowane do tego, z czym dziś powinny się one dzisiaj charakteryzować, czyli być dobrze zaizolowane, mieć w miarę nowoczesny system ogrzewania, ale o tym pewnie porozmawiamy. Słuchaj, a zacznijmy od tego, w jakich obszarach poruszamy się przy tej termomodernizacji? W końcu tak premier nas do niej zachęcał. Tak, ostatnio słowo termomodernizacja była wymieniana przez wszystkie przypadki. I rzeczywiście warto, żebyśmy porozmawiali o tym, czym ona rzeczywiście jest.
Ostatnie te doniesienia prasowe raczej w mojej ocenie spłycają nieco ten zakres prac, które trzeba wykonać. No bo co każdemu kojarzy się z dociepleniem ściany i z czym? No przede wszystkim wymiana pieca niestety starego, tak? To jest ostatnie parę lat chociażby w ramach programu Czystego Powietrza doprowadziło do tego, że zaczynamy kojarzyć termomodernizację na przykład z wymianą pieca czy kotła. Kotła, co nie jest złe samo w sobie, tylko nie powinno być ono robione tylko i wyłącznie w tym zakresie. A co powinno być? Przede wszystkim powinniśmy podejść do termomodernizacji w sposób kompleksowy. Uważam, że to jest słowo klucz. Powinniśmy podejść do termomodernizacji również w mojej ocenie w określonej kolejności. Dziś w Polsce termomodernizacja, finansowanie termomodernizacji jest nastawiona na to, aby najpierw likwidować źródło ciepła i te programy są na to nastawione. Natomiast istnieje pewna taka prawda, która mówi, że w planie idealnym powinniśmy zacząć modernizację, termomodernizację domu od ocieplenia ścian, od wymiany okien i drzwi i dopiero wówczas powinniśmy się wziąć za modernizację ciepła w naszym domu. Oczywiście obok tego powinniśmy się pochylić nad systemami związanymi z wentylacją, klimatyzacją, w idealnym świecie zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy termomodernizacji byłoby naprawdę czymś fantastycznym. Dobra, ale zatrzymajmy się na chwilkę teraz, bo no nie jesteśmy w idealnym świecie. I z drugiej strony jako inwestor tak zastanawiam się, jakieś muszę sobie zbudować priorytety i zastanówmy się, gdzie najwięcej jest tych obszarów, nazwijmy to termomodernizacji, czyli to jest wymiana źródeł ciepła, tak? Tu jest ogromny potencjał, owszem. Okej, okay. I każdy nas o tym myśli, no jest tu jeden problem, bo tak, z jednej strony łatwo sobie wyobrażam, mogę sobie zaplanować, jakie koszty eksploatacji mi się zmienią, prawda? Po drugie, dostaję od razu bonus. Od razu bonus na przykład, że nie szufluję węglem, nie muszę popiołu wysypać, tak? Wysteruję sobie, nie wiem, kotłem gazowym czy pompą ciepła, coś zaprogramuję. Jest mi wygodniej, czyli wydałem pieniądze, ale jest mi wygodniej. Okna też są w jakiś sposób policzalne, bo to nie jest aż tak wielka inwestycja. Po drugie, design mi się zmienia, nie wieje mi, jest ładniej, więc... Chętnie Polacy przecież zwrócili uwagę na to, że mamy wiele domów nieotynkowanych, a na przykład piękną, kutą bramę wjazdową, która kosztowała tyle, co porządna pompa ciepła nawet. I tu problem jest taki, bo wspomniałeś o ociepleniu, tak? Izolacje, jednak jakie to są koszty? Bo chyba spore. Dobrze wiemy, że dzisiaj na rynku ociepleniowym, na rynku izolacji, no jeśli chodzi o ceny, dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Te ceny cały czas balansują, raz są bardzo wysokie, raz są wysokie. Ostatnie tygodnie wskazują na to, że możemy się spodziewać pewnego takiego trendu spadkowego w tym wymiarze. My dziś na rynku przyjmujemy, że ocieplenie domu, ocieplenie metra kwadratowego domu zakładamy z robocizną na poziomie od 300 zł w górę. Tak? Natomiast sytuacja tu jest bardzo dynamiczna i tak jak mówię, z tygodnia na tydzień to się zmienia w zależności od tego, na ile dostępne są ekipy, które wykonują te prace, na ile dostępne są izolacje, na ile dostępne są wyroby z działu chemii budowlanej, które również stosujemy przy ocieplaniu budynku. Bo wiesz co, bo wydaje mi się, że taki problem się wydaje taki, że pewne rzeczy potrafimy sobie jako inwestorzy wyobrazić, to jest jedna sprawa, przeliczyć coś, zapytać kogoś, słuchaj stary, ty masz kocioł gazowy, ile ty tam zużywasz tego gazu? No tyle. A ty masz pompę ciepła, ile? Aha, no mniej więcej to sobie wyobrażę. A teraz jak mówisz o takich wysokich kosztach docieplenia, prawda, ścian, trudno mi sobie wyobrazić i chyba to nie jest takie łatwe, ile będę miał oszczędności, bo przy tych stawkach, co mówisz, to są grube dziesiątki tysięcy złotych za dom. Ja nie wiem, ile oszczędzę na ogrzewaniu. Pamiętajmy o tym, że mamy dostępne dziś na rynku kalkulatory, systemy doboru, czy to technologii związanych z ociepleniem, czy związanych z ogrzewaniem. Nawet dzwoniąc w ramach programu Czyste Powietrze na infolinię, jesteśmy w stanie po drugiej stronie uzyskać informacje o tym, jakie to będą mniej więcej koszty, jakie oszczędności z tego tytułu możemy mieć. Okej, ale
każdy z nas gdzieś tam mierzy się z tym ograniczonym budżetem. Co byś tak doradził, bo okej, powiedzieliśmy, że różne aspekty, a w ogóle czy to docieplenie to są tylko ściany? No właśnie, to nie tylko ściany. To również pamiętajmy o tym, że najwięcej ciepła ucieka nam przez dach. I powinniśmy przede wszystkim tam spojrzeć w tym swoim domu, czy tam przypadkiem za dużo ciepła, tej energii nam nie ucieka. To jest kwestia podłogi. I właśnie dachy i te podłogi, stropy, to są rzeczy, które możemy zrobić pewnie tak w sposób najbardziej niskonakładowy. Okej, właśnie, to jest właśnie ważne. Czyli jak ma ograniczony budżet, oczywiście każdy z nas wymianę tego kotła sobie może wyobrazić. Czyli co, powinien rozpatrzyć dach i ewentualnie podłogi. Stropy. Stropy, tak, ale... Strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym. O ile mam piwnicę. Dokładnie tak. No bo jak nie ma piwnicy, to chyba już też poważny remont. Dokładnie tak. Powinniśmy sprawdzić, na ile szczelne mamy okna i drzwi. Wydaje mi się, że doprowadzenie do sytuacji, w którym one mogłyby być szczelne, można to zrobić w taki sposób, powiedziałbym, gospodarczy. Słuchaj, no i widać tutaj taki wielki problem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, poradzę się znajomych, sąsiadów, to porównamy te systemy grzewcze, tak? I rzeczywiście, no mówisz o tych kalkulatorach, ale to już nie jest takie proste, żeby z nich skorzystać. Tak, tu bym doradzał wszystkim zainteresowanym jednak zwrócić się do audytorów energetycznych. Jest taka profesja na rynku budowlanym. Czy ktoś nam może doradzić od A do Z, co zrobić? I chyba warto się pokusić o to, bo jakie to mogą być skala kosztów? Dziś koszty kształtuje się na poziomie, koszty audytu kształtują się na poziomie 1000 zł. Podejrzewam, zależy od budynków, 1000-2000, trudno, Państwo musicie sobie sami to sprawdzić, ale wydając kilkadziesiąt tysięcy złotych, chyba warto ten niewielki nakład ponieść. On się na pewno zwróci. Ale wydaje mi się też, że jednak jak... A jeszcze będziemy rozmawiać, mamy sporo programów dotacyjnych, jednak tam powinien być grant na audyt darmowy w dotacji, bo jednak wszyscy na tym wygrywamy. Wygrywa inwestor, wygrywa państwo, bo państwo daje dotację, ta dotacja będzie lepiej spożytkowana po audycie. Dokładnie tak, istnieje pewien pomysł, aby wszystkim dać bon bezpłatny na wykonanie audytu. Uważam, to jest świetny pomysł. Uważam, że każdy, który ma w perspektywie termomodernizację domu, powinien wykonać audyt również po to, żeby wiedzieć, ile będzie to kosztowało, w jakiej kolejności ma to zrobić, gdzie w jego domu istnieją pewne rezerwy na oszczędność energii. Wydaje mi się, że nawet ten koszt, jeśli założymy, że to jest 1000 czy 2000 zł, na pewno on się zwróci w tej całej optymalizacji, który przeprowadzi nam audyt energetyczny i przede wszystkim dostaniemy wówczas pełną informację o tym, w jakim stanie energetycznym, pod kątem energetycznym jest nasz dom i co możemy z nim zrobić i w jakich elementach wymaga on po prostu modernizacji. Jest to bardzo ważne. Zastanawia mnie jedna sprawa. Wcześniej mówiłeś o blisko 6 milionach domów jednorodzinnych i tam też mamy wielką skalę termomodernizacji. Tylko martwi mnie, kiedy ta termomodernizacja jest efektywna, bo z jednej strony powinniśmy całą tą tkankę, strukturę budowlaną uzdrowić, ale z drugiej strony martwi mnie ten wydatek publicznych pieniędzy również na te domy z lat 70., tych małych miejscowościach, gdzie mieszka jedna osoba, czy w wielkiej miejscowości, nie ma znaczenia, jaka to jest miejscowość, ale zdarza się tak, że mieliśmy taką gigantomanię, nie wiem, w których latach 70., gdzie budowaliśmy te kwadraty dwu-, trzypoziomowe, dzisiaj tam mieszka jedna osoba. I też trudno mi sobie wyobrazić, żeby środki publiczne, jak ktoś chce, ze swoich nie ma sprawy, ale tam mamy, nie wiem, 300 metrów kwadratowych, 200 i domy z nieodtynkowane. No jest to wyzwanie. Myślę, że ciężko tutaj też znaleźć jakieś takie uzasadnienie finansowe, przede wszystkim finansowanie na ten cel. Myślę, że bardzo często jest tak, że tej po prostu jednej osoby nie stać na modernizację tak dużego domu. No jest to problem. Natomiast my zakładamy, że mówimy tu głównie o termomodernizacji domu, w której mieszka więcej osób. Te domy pewnie też nieco mniejsze. Tam ta termomodernizacja zawsze będzie uzasadniona finansowo, pod każdym względem. Właśnie tak się warto zastanowić, czy w jakiś sposób jeszcze oprócz kryterium dochodowego
nie dodać jakiegoś kryterium takiego efektywnego wykorzystania, ale być może to nie jest pytanie do Ciebie, tylko proszę Państwa, to jest pytanie do rządzących, czy też do decydentów. Pamiętajmy, że termomodernizacja, w ogóle to jak patrzymy na nią, to się wszystko zmienia i to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jeszcze bardziej wzmocniło trend do tego, aby termomodernizować budynki. Dziś ta energia staje się coraz droższa i ona będzie pewnie jeszcze droższa i najprostszym sposobem, żeby się z tym zmierzyć, no jest termomodernizacja. Oczywiście nie zrobimy tego w jeden, ani w dwa, ani w trzy dni. Ale, tak? Ale jednak straszysz, że te liczby, które założyliśmy, że nie damy rady tego zrobić. 7,5 miliona termomodernizacji do 2000... procesów termomodernizacyjnych, uściślimy. To jest, uważam, niezwykle ambitny plan. Przeliczałem to sobie na tygodnie, na miesiące. Zastanawiam się, czy mielibyśmy na tyle siły roboczej, żeby to wykonać. Siły roboczej, pieniędzy, dostępnych materiałów. Dostępnych materiałów. No a jak to wygląda za granicą? Bo w Polsce jakie mamy środki? Mamy czyste powietrze, mamy ulgę termomodernizacyjną. Wiem, że narzekałeś na czyste powietrze, że za małą termomodernizację, chociaż to jest program, można powiedzieć, skierowany na coś innego, na ochronę powietrza. Program Czyste Powietrze został powołany do życia w 2019 roku, we wrześniu. Prawie 3 lata już funkcjonuje. I on generalnie w mojej ocenie jest nastawiany na walkę z niską emisją, czyli tu w tym wypadku dofinansowanie. No bo zgodnie z nazwą. Okej. Natomiast gdzieś tam zawsze w tle, w momencie kiedy czy to ministerstwo, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wypowiada się na temat czystego powietrza, zawsze w tle jest to hasło termomodernizacja. Tam aha, czyli mówimy o tym, że zmodernizowaliśmy tyle, ale od razu sobie czekujemy ten zadanie, że trochę zrobiliśmy termomodernizacją. Wydaje więcej, mi się, że termomodernizacja, w cudzysłowie, w której wymieniamy sam kocioł, nie jest do końca termomodernizacją. Jest elementem całego procesu, natomiast wydaje mi się, że brakuje nam mi w polskim systemie zachęt do tego, aby przeprowadzać właśnie pełną termomodernizację w określonej kolejności i nawet program Czyste Powietrze Plus, czyli nowa odsłona tego programu, która miała się bardziej otworzyć na te na nowe rozwiązania, które daje możliwość prefinansowania inwestycji, również dalej nie jest rozwiązaniem na tą ogromną potrzebę w zakresie termomodernizacji. Ja przed programem pozwoliłem sobie zadzwonić na infolinię programu Czyste Powietrze. Przedstawiłem się jako osoba, która chciałaby ocieplić dom, mając stary kocioł w swoim zasobie budowlanym. I się zapytałem, czy otrzymam na ocieplenie pieniądze. No, dalej sytuacja jest ta sama, co była, czyli program Czyste Powietrze preferuje generalnie finansowanie wymiany źródła ciepła. Narzeka, że za mało termomodernizacji. W takim razie porównajmy to, jak wygląda finansowanie Polski na tle innych krajów. I tutaj widzimy tabelę Polska, Niemcy, Czechy, Włochy, źródło tej tabeli? Raport Fala Renowacji, który został sporządzony całkiem niedawno. Jasno z niego wynika, że poziom dotacji w Polsce jest niewielki w stosunku do Niemiec i Czech. W Polsce nawet o 5 razy mniej dotujemy tego typu inwestycje. Czechy również są lepsze pod tym względem. Czechy widzimy razy dwa, prawda? Razy bo dwa, Polska dokładnie. Mamy od 7 do około 15 tysięcy euro, w Czechach już blisko 30 tysięcy euro. A tak. Niemcy? Niemcy 5 razy więcej są w stanie zaoferować na dotacje, na te termomodernizacje, także jest to dużo. Ale takim wielkim game changerem chyba rynku dotacyjnego w Europie to były Włochy z programem Superbonus. Tak, Superbonus to raczej jest to ulga termomodernizacyjna, jest to również forma dofinansowania tego typu inwestycji. My ulgę również mamy w Polsce, natomiast włoski Superbonus no, absolutnie rozwalił system. Dlaczego? Finansowanie na poziomie 110%. W zasadzie każdy Włoch, który miał potrzebę termomodernizacji i nie miał gotówki, po prostu w każdym momencie mógł wykonać te prace termomodernizacyjne. Całe finansowanie polegało na tym, że dana osoba cedowała swoją ulgę na przykład na firmę wykonawczą, która wykonywała prace ocieplenia.
Jest to zupełnie nowatorski pomysł. Aha, czyli miałem coś takiego jak w przypadku, nie wiem, korzystania z ubezpieczeń, że to było bezgotówkowe, tak? Dokładnie. Tak. No, nawet teoretycznie zyskujemy 10%. Bo ulga... czyli, ale mogę mieć na przykład z tego pieniądze na audyt na przykład. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale tu jest istotna rzecz. Ten program powstał w lipcu 2020 roku. On dosłownie w czerwcu tego roku został zakończony. I ostatnio rozmawiałem z osobą, która jest dobrze zorientowana, jeśli chodzi o włoski rynek, i już dzisiaj w słupkach sprzedaży firm oferujących materiały budowlane we Włoszech już widać, że ta ulga przestała funkcjonować. I myślę, że... A jak funkcjonowała, był pewnie niezły boom. Niezły był boom, który był nawet odczuwalny na polskim rynku. Dlaczego? Słyszałem legendę o tym, że i chemia budowlana, i wyroby izolacyjne były wożone do Włoch. Było to związane z ogromną koniunkturą na tym rynku. Ale to chyba troszeczkę jest daleko, bo na przykład styropian to ile się wozi? Istnieje pewna prawda, że maksymalna opłacalność transportu to jest 250 km. No to nawet tak spod Krakowa gdzieś tam do Udine, do Wenecji mam 1000 km. I co, wożono, sądzisz? Wydaje mi się, że wożono surowiec do wyrobu styropianu. I popatrzmy się na to, bo i to jest właśnie bardzo ważny temat, bo finansowanie jest nam potrzebne, ale z drugiej strony finansowanie dereguluje rynek. Bo co się dzieje przy wielu dotacjach? Po pierwsze, część dotacji absorbują firmy. Szczególnie jeżeli jeszcze firmy muszą pierwsze wyłożyć pieniądze. Na przykład jak ten powiedziałeś superbonus. Ktoś musi najpierw założyć. W Polsce też możemy tak zrobić w programie Czyste Powietrze, że firma może założyć pieniądze, podpisać upoważnienie z inwestorem, a potem czekać na wypłatę z czystego powietrza. Inwestor od razu ma ten cały sprzęt. Ale co się dzieje? Jeżeli tak się stanie, no to firma coś tam sobie do ceny dołoży. Drugi problem taki, jaki widać przy tych dotacjach, że one są potrzebne, ale nie podoba mi się to, jak coś zafiksujemy, bo jeżeli dotacja jest duża i nagle potężny boom się zaczyna, to dźwigamy cenę surowców, produktów, których brakuje, prawda? Więc rynek w jakiś sposób, taka następuje inflacja dotacyjna. My dajemy więcej dotacji, ceny rosną w górę i gdzieś tam część tych dotacji przepada. Oczywiście wszystko w tym zakresie trzeba robić z głową i pewnie nie należy od razu rzucać na te takie najbardziej dotacyjne systemy, bym powiedział. Należy pewnie tutaj zachować pewną taką umiarkowaność w działaniu. Natomiast ewidentnie w Polsce ta suma dotacji, suma ulgi termomodernizacyjnej, wydaje mi się, że tu mamy jeszcze wiele do zrobienia i żeby ten rynek dodatkowo jeszcze stymulować, wydaje mi się, że jestem o tym przekonany. Tu trzeba wzmocnić te wszystkie mechanizmy, tak aby po prostu ludzi było stać na te wszystkie prace, które mają wykonać. I z tego powodu prowadzimy poradnik, portal termomodernizacja.pl. Teraz kolejny ważny temat, zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Temat, który dotknie każdego. Każdego z nas, który posiada dom, mieszkanie, który zamierza wynająć, sprzedać dom, mieszkanie. To wszystko będzie dotyczyło tych osób. Nowe przepisy regulują kwestie związane z kontrolą systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Również regulują kwestie tego, iż charakterystyka energetyczna budynku będzie dostępna w przestrzeni publicznej. Każdy będzie mógł się dowiedzieć, ile dany budynek zużywa energii. To również jest kwestia zaostrzenia przepisów w kontekście sporządzania tych świadectw. No właśnie, bo tutaj chyba patologia na rynku. Tu była patologia, tu się działy różne rzeczy. Na przykład po prostu świadectwa nie odzwierciedlały faktycznego stanu budynku. Czyli ktoś to robił na kolanie, mogłem sobie to prawie tak jak... Ktoś to robił na zlecenie być może inwestora. Prawie, że przez internet zamówiłem, tak? Dokładnie tak. To można było również pewnie kupić przez internet. Nowe przepisy regulują te kwestie w tym postaci, że jeśli ktoś dwa razy dopuści się takiej rzeczy, już nie będzie mógł nigdy więcej ani razu wystawić takiego Mówisz dokumentu. Mówisz o osobach, które tworzą, audytorach, ale to są również osoby, które posiadają uprawnienia budowlane. One również mogą sporządzać tego typu dokumenty. Czyli co, po przejściu ustawy będziemy obowiązek mieć posiadać te świadectwa wszyscy? Dokładnie tak. Bez tego nie wynajmiemy, nie sprzedamy mieszkania, domu. Mówiłeś coś jeszcze o przeglądach. Jak to wygląda? Obowiązkowych.
Na dzisiaj rząd również zapowiada objęcie kontrolą systemów ogrzewania i klimatyzacji, wentylacji o mocy ponad 70 kW. Czyli już troszeczkę większe inwestycje. Myślę, że to nie będzie dotyczyło domów jednorodzinnych. Również zapowiadany jest obowiązek montażu systemów automatyki i sterowania w niektórych budynkach. Czyli dużo więcej niż wcześniej. Dokładnie tak, ale myślę, że ta automatyka jest o tyle istotna, gdyż w tym procesie na przykład termomodernizacji bardzo często warto się opomiarować, żeby wiedzieć, gdzie zużywamy więcej, gdzie mamy możliwości na oszczędzanie energii. Myślę, że jest to dobry kierunek. No właśnie, narzekałeś się do modernizacji, że za mało jest tych audytów, ale tutaj chyba ten projekt dopiero ustawy, przypomnijmy, chyba w tym pomoże. Jak sądzisz, przejdzie ta ustawa? Myślę, że przejdzie na pewno. Myślę, że głosowanie w Sejmie jest formalnością. To wszystko, o czym my mówimy, wynika z wymogów w ramach Unii Europejskiej. Robimy to po to, aby te przepisy były jednolite z innymi przepisami w innych krajach Unii Europejskiej. A więcej tematów Państwo zobaczycie w portalu termomodernizacja.pl. Wielka burza o ocieplanie budynków. Burzę, dodajmy, wywołał pan premier, który w sposób, który nie każdemu się spodobał, zawołał do wszystkich o docieplanie budynków, chociaż muszę przyznać, że no sama idea jest potrzebna, bo rzeczywiście powinniśmy docieplać. Idea jest dobra. Wszyscy się zastanawiamy, skąd mamy wziąć środki na te inwestycje i myślę, że tutaj był słaby punkt tej wypowiedzi. Ocieplać trzeba, termomodernizować należy, natomiast musimy mieć na to możliwości. I na to, na wypowiedź premiera pierwsze zareagowało Ministerstwo Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju i Technologii w osobie pani minister Olgi Semeniuk, która zwołała konferencję prasową. Konferencję prasową, na której podtrzymano cele naszego kraju, jeśli chodzi o termomodernizację, czyli chcemy zrobić 7,5 miliona termomodernizacji do 2050 roku. Przypomnijmy, ile to rocznie czy miesięcznie? To rocznie w tej dekadzie 2020-2030 oznacza 236 tysięcy termomodernizacji rocznie. 20 tysięcy miesięcznie. Bardzo bogato, prawda? Tak, później w kolejnych dekadach to tempo zostanie jeszcze wzmocnione. Pani minister tutaj przekonywała, że rząd robi wszystko w tym zakresie. Na konferencji również pojawiły się wątki tego, czy na przykład należy brać pod uwagę korektę długoterminowej strategii renowacji budynków, chociażby w kontekście tego, że w momencie, kiedy ten dokument powstawał, byliśmy jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Sytuacja energetyczna w związku z tym się zmieniła. Jeszcze jest większa potrzeba termomodernizacji i być może należałoby dokonać pewnej korekty. Ministerstwo nie wyklucza tu zmian w tym zakresie. Ale korekty o jeszcze bardziej ambitne cele? Chodzi raczej o to, żeby urealnić tą strategię w kontekście tego, że na przykład będziemy korzystali z mniejszej ilości gazu. Myślę, że chodzi o tego typu korekty, które wynikają jakby z tego wszystkiego, co się dzisiaj aktualnie dzieje na świecie. Również wydaje mi się, pójdzie to w takim kierunku, iż w coraz większym stopniu w ramach termomodernizacji będziemy sięgali po odnawialne źródła energii. Wydaje mi się, że jest to dzisiaj klucz do sukcesu termomodernizacyjnego. Musimy edukować społeczeństwo w tym zakresie i musimy być przygotowani do tego, aby prawdziwa termomodernizacja również zakładała integrację tych technologii. Zdaje się, zadałeś takie pytanie na konferencji. Zadałem takie pytanie na konferencji panu dyrektorowi z Ministerstwa Rozwoju i generalnie ministerstwo ma świadomość tego, że sytuacja się zmieniła i są generalnie otwarci na to, aby wspierać te inwestycje, które będą termomodernizowały domy, a które również będą mogły korzystać z odnawialnych źródeł energii. A czy dodatkowe konkretu jeszcze nie było przy tym? Jeszcze nie. Zdaje się, że po tej konferencji rząd się również zainteresował samą branżą, samymi producentami. Dlaczego? Samą branżą izolacyjną. Pan Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, zaprosił na takie albo formalne, albo nieformalne spotkanie, gdzie byli przedstawiciele branży izolacyjnej. Producentów. Producentów branży izolacyjnej, tak. Spotkanie miało, myślę, na celu z tego co udało mi się dowiedzieć, uzyskanie informacji od branży, czy nie zabraknie nam izolacji. Minister otrzymał zapewnienie, że o ile nie będzie problemu z surowcem, z dostawą energii, branża izolacyjna tutaj w tym zakresie wykaże się i,
I na pewno te materiały na rynek dostarczy. No w końcu może takie właściwe porównanie, bo tak z drugiej strony tak, martwimy się o dostawy surowców energetycznych. Wiemy wszyscy, że mamy problemy praktycznie ze wszystkim obecnie. Natomiast tutaj rzeczywiście martwimy się o te surowce, te produkty, które nam będą potrzebne do tej termomodernizacji. Była jakaś wielka afera z producenta styropianu, zabrakło środków czy produktów. Co to się działo? Był moment, kiedy tego styropianu, o ten styropian, o zakup było ciężko. Dlaczego? No na to złożyło się parę czynników. Po pierwsze, generalnie można to sprowadzić do tego, że zabrakło surowca, a tego surowca do wytwarzania styropianu zabrakło dlatego, bo jedna z dużych fabryk w Teksasie, czyli w Stanach Zjednoczonych, w ciepłym stanie dosłownie zamarzła. Czy ktoś się tego spodziewał? Nikt się tego nie spodziewał, jak widać. Dodatkowo jedna z fabryk w Holandii, która również wytwarza ten surowiec, z niewiadomych przyczyn stanęła na 2 tygodnie. I to wszystko spowodowało... Coś mówiono o pożarze gdzieś? To był podobno pożar, nie ma dzisiaj oficjalnego komunikatu. Na to wszystko nałożyła się jeszcze bardzo wielka ochota Chin do skupowania każdej ilości surowca z rynku. Jest to też związane z tym, że Chiny w coraz większym stopniu ograniczają tą współpracę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Starają się stworzyć sobie nowe kanały pozyskiwania tego surowca. I doszło do sytuacji, w której producenci styropianu nie mieli z czego robić tego styropianu. Także tutaj w czasie tego spotkania, o którym wspomnieliśmy na początku, zarówno i branża wytwórców styropianu, czy producenci wełny mineralnej, no dali tutaj zapewnienie, że tych materiałów nie zabraknie. Co ciekawe, taka ciekawostka, my jeśli chodzi o rynek wełny mineralnej, jesteśmy naprawdę rynkiem top 3, jeśli chodzi o produkcję wełny mineralnej na całym świecie. W Polsce mamy ogromne zasoby, jeśli chodzi o wełnę mineralną. Co prawda na dziś spora część tej produkcji jest eksportowana, natomiast w Polsce ulokowane są potężne moce produkcyjne. Zresztą jeśli chodzi o styropian, też się nie mamy czego wstydzić. Mamy duże moce produkcyjne, jest wielu producentów. Także wydaje mi się, że optymizm wychodzący z przedstawiciela branży izolacyjnej no jest uzasadniony i mam nadzieję, że tych izolacji nie zabraknie, które w tym procesie termomodernizacji, która jest tak oczekiwana, będą mogły zostać wykorzystane. Jarek, wspomniałeś o optymizmie w zakresie termomodernizacji. Rzeczywiście dużo mamy szansę na to, że tej pracy mamy dużo termomodernizacyjnej i tak samo jak pieniędzy, mam nadzieję, z KPO będziemy mieć na to odpowiednią ilość. Ale to, co pisaliście w portalu termomodernizacja.pl, no na rynku nowego budownictwa, czyli nowych inwestycji jest znacznie gorzej. Tak, no potwierdza się to, czego wszyscy się spodziewaliśmy już na początku roku. Myślę, że nie trzeba być specjalnym analitykiem, żeby przypuścić, że nawet wówczas, na początku roku, coś jest na rzeczy i że budowlankę będą czekały ciężkie czasy. To właśnie się dzisiaj materializuje. Mamy coraz więcej danych, które świadczą o tym, że budowlanka hamuje i to wyraźnie. Mniejsza ilość pozwoleń na budowę, mniejsza ilość podejmowanych inwestycji, w zasadzie budownictwo infrastrukturalne. To wszystko powoduje to, że widzimy już pierwsze oznaki wyraźnego kryzysu w budownictwie, który, powiedziałbym tak liczbowo, zapewne w 4. kwartale tego roku pokaże tą swoją moc. Niestety. Ale właśnie w artykule widać, że w pierwszej połowie tego roku rozpoczęto budowę ponad 100 tysięcy mieszkań, czyli blisko 18-17% mniej niż w zeszłym roku. I spadek wśród deweloperów wynosił nawet 18%. Spada liczba pozwoleń na budowę o 20%, więc te liczby już się pojawiają. Dokładnie tak. To są pierwsze oznaki kryzysu i myślę, że wszyscy uczestnicy rynku budowlanego są tego świadomi. Ja tylko żałuję tego, że cała ta sprawa z termomodernizacją, z KPO, że to nie zostało wcześniej wdrożone w życie. Uważam, że gdybyśmy dzisiaj mieli fajne systemy, bardziej dostępne finansowania termomodernizacji, to ten kryzys w budownictwie nie byłby dla nas tak odczuwalny, jak będzie zapewne w 4. kwartale i zobaczymy, co się będzie działo w 2023 roku. Gdybyśmy mieli możliwość właśnie tej powszechnej termomodernizacji, gdybyśmy mieli możliwość uzyskania tego finansowania przez
tak zwanego Kowalskiego przez każdego z nas. No myślę, że ta budowlanka miałaby szansę oprzeć się temu wszystkiemu, co ją czeka. Kolejny temat, który poruszony był w portalu Termomodernizacja, chyba temat nie jest taki wdzięczny, bo temat dekarbonizacji budownictwa, z tego co słychać i widać, idzie nam słabo. Idzie nam słabo i zaraz wyjaśnimy dlaczego. Natomiast, i czy powinno w ogóle nam w tym jakoś iść? Czy to jest dla nas ważne? Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast wyjaśnimy może naszym widzom, na czym polega, co to jest ta dekarbonizacja budownictwa. Otóż budownictwo samo w sobie ma duży bagaż tego śladu węglowego wbudowanego w te nasze materiały, we wszystko to, co stosujemy. Dziś branża budowlana potrzebuje pewnej odnowy w zakresie stosowanych technologii, tak aby to, co stosujemy, było jak najbardziej czyste ekologicznie. Dziś te wszystkie przepisy, które wychodzą z Unii Europejskiej, Zielony Ład, Renovation Wave, to wszystko jasno wskazuje, że idziemy w kierunku budownictwa bezemisyjnego, czyli budownictwa, które będzie się tworzyło w oparciu o czyste technologie, o czyste materiały. Czyli co, budownictwo, które będzie mieć większy ślad węglowy, mówię o produkty, co wypadną z rynku poprzez regulacje? One będą podlegały modernizacji, ale modernizacji, która też również będzie miała w sobie cechy tej czystości technologicznej w kontekście ekologii, w kontekście również optymalizacji finansowej. Jest tam cały szereg kwestii, które będą wpływały na to wszystko. Dlatego dziś bardzo mocno patrzymy na to, w jakim stopniu dekarbonizujemy to nasze budownictwo. I instytucja, która się nazywa Building Performance Institute Europe, to jest taki międzynarodowy think tank, stworzyła raport, w którym spróbowała ocenić, jak nie tylko nam w Polsce, ale w całej Europie idzie z tą dekarbonizacją. I nie musimy się tu my jako kraj czuć z tym jakoś gorzej, gdyż w zasadzie cała Europa w tym temacie kuleje. Building Performance Institute Europe stworzył pewien algorytm, pewien współczynnik określający stopień dekarbonizacji budownictwa i on powinien na dzisiaj wynosić 14 w skali od 1 do 100, a wynosi 0,48. Więc wydaje mi się, że wszystko jest przed nami. Musimy tutaj bardziej się skoncentrować na tych działaniach, ale nie tylko w skali naszego kraju, ale w skali całej Unii, bo cała Unia zobowiązała się do tego, aby ten sektor gospodarki dekarbonizować możliwie jak najszybszym czasie. Ale chciałbym uściślić, są już te przepisy, które nakładają na nas, czy to są projekty, czy są zalecenia? Pewne są zalecenia już dzisiaj stworzone, natomiast myślę, że gro przepisów jest przed nami. To tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że zainteresujecie się Państwo nowym portalem termomodernizacja.pl. Na jego łamach będziemy prezentowali dla Państwa wszystkie kwestie związane z modernizacją budynków. Będziemy prezentowali Państwu, jak otrzymać dofinansowanie na tego typu inwestycje. Będziemy Państwu prezentowali techniczne zagadnienia, jak wykonać modernizację, tak aby była zgodna z współczesnymi standardami w tym zakresie. Zapraszamy serdecznie.